Siema, Sysan Garlek 95, zapraszam was na kolejny projekt, pograjmy w Anna. Projekt włoskiego studia Dream Painters. Gra toczy się gdzieś tam we włoskich Alpach, ale piękny piec. Gra toczy się gdzieś, nie jest stosunkowo długa, ma nawiązywać do Amnezji, znaczy nawiązywać, ma być tak jakby, tak samo straszna jak Amnezja, chociaż pochodzi od innego studia i tak dalej, zobaczymy, czy chociaż trochę zastąpi tam, zamknąć się wrony, teraz ja mówię. Czy zastąpi tam troszkę naszą amnezję w dobrym, długim oczekiwaniu na 2013 rok, kiedy ona to wyjdzie? Gra totalnie na ślepo, no bo kiedy miałem ją nagrać, skoro dzisiaj jest 17 lipca, a gra wyszła 16, absolutnie żadnych poradników, absolutnie niczego. Zdany jestem tylko na siebie. Możemy rozpoczynać new game. Nie wiem, czy u kogoś na kanale się pojawiła, nie zdążyłem nawet zerknąć, ale to nie zmienia faktu, że w Polsce, no nie wiem, czy ktoś się interesuje aż tak survival horrorami jak ja. Znaczy, survival horror to jest gra przygodowa, ale nie zdziwmy się, kiedy dostaniemy w tej grze znienacka gdzieś puszką w czoło, na przykład. Przed tym ostrzegali autorzy, I hope I don't forget you forever and ever. And ever, ever, Mary, I love you. Ha. Mary, czy tam Anna. Anna, my love, wow. Skąd to widziałem? Dobra. Jesteśmy, wow, piękna rzeczka. I co? Halo. This house that keeps happening of nightmares. Koszmarny dom! Zobaczmy, co tu się będzie działo. Okej, już widzę drzwi. Czy mogę to wejść? A kolejny wadze... How did it anyways? Trance. Welcome beyond the gates by now. I must be on the drink of here. I'm dry, need the answer. Dobra, czyli musimy znaleźć odpowiedź na to, co tu się tak naprawdę dzieje. Grafika. Muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo fajna. Ale za głośno, to jest zdecydowanie. Wydaje mi się to. Zobaczmy. Ha! Kamień. Wow. I użyć. Aha, nie, pika, podnieś. No tak, o, mamy kamień. Gdzie jest ekwipunek, się pytam. Aha, tu się chodzi. Jezu, escape F... Na F1 wchodzi się do głównego menu? Ach, te włoskie studia, ach, te włoskie studia. No dobra, niech tak będzie. F1, save, tak dalej, options, input. O, tutaj pewnie powinno być sterowanie, tak. Na C kucamy, tutaj pomoc. F1, co? Ekwipunek mamy na... Na scrollu. No mniejsza. Dobra, co my tu mamy? Ładne jezioro. Rivalout. Tak. Dobra. Pierwsze drzwi. Czy mogę do nich wejść od razu? Halo? Use. I want the badge. Okej. Okay. Mine is... No, it's shut. Aha, są zepsute. Can't get that. O! Tu jeszcze coś mamy. Cóż to jest? Magnific carving. This is masterful crafted. Czyli tu coś będę musiał wsadzić. Pewnie jakieś majestatyczne liście albo trawę. Na mniejsza. O, schody, tu jeszcze pewnie mogę wejść. Dzień dobry. Nie, tu się nie da wejść. Dobra, zobaczmy tu. Ktoś tu nieźle kasztanił sobie w nocy. Deep Pond Mood, czyli zabłocona przestrzeń wody. Zamienię. Water is dark and murky. The bottom spawns event isn't even visible. Czyli zerowa widoczność na smarkane do wody. Jakoś to musimy przesunąć pewnie. Czy mam jakiś przedmiot? Powiedzmy, że zadzwonię do matki. Halo, mama, mam problem z przesunięciem. Aha, nie ma sygnału. Aha, czyli nie ma dobrego zasięgu, żeby z kimkolwiek rozmawiać. To może... mieczem. Znaczy mieczem, Jezu. Sztylecikiem małym. Okej, okay, jakby te kamienie poluzować, co? Czy na nie się patrzy osobno? Tak, duża skała. Rzućmy w to kamieniem. Aha, nie mogę tego tutaj użyć. A powiedzmy, rzućmy w to tym... Ha! A, nie mogę użyć tu dwóch naraz, dziwne. Dobra. Przejdźmy i poszukajmy. Pile of rocks, kubka kamieni. Czy mogę? Nie, nie mogę tego podnieść. Przeszukajmy to wszystko na spokojnie. O, kamień! Kolejny kamień. Boże, jestem człowiek kamienny golem. Co ja mam z tymi kamieniami zrobić? Jezu, ludzie. Czy coś ja tu mam? O, szyszki! Świetnie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobra, starczy cztery szyszki. Co ja robię w ogóle? Okej, okay. Tak. No, jak chyba tego nie mówiłem jeszcze, ale znajdujemy się we włoskiej części Alp. Więc gdzieś w... O, coś tu było, coś tu było, coś tu było. Gałąź, drewniana gałąź. Super. To będą takie 15-minutowe odcineczki, żeby to się ładnie wrzucało na YouTube, żeby się ładnie uploadowało, czy mnie w ogóle widać, Jezu. Dobra. Pewnie... Co ja mam zrobić w ogóle? Mogę pogrzebać kamieniem tutaj, znaczy, Jezu, o, albo szyszką rzucę, co? No znaczy, nie ma mowy. A może patykiem? I don't think it would work. A, nie sądzisz, że to zadziała.
To ja to nie wiem, co mam zrobić. Może pójdę do okna. Dobry, aha, w tej grze się nie da skakać, to jest chyba najgorsze. Examine. Bonus shield, there's a pass track here. Aha, okej, okay, a to drugie okno? Co nam powie ciekawego? No jest bonus shield, jest shot here. Aha, czyli to samo. Czyli okna są zamurowane, zabeczkowane, zasrane. Fajnie to wygląda. To wygląda jak taki... Jak to się mówi? Tam widzę kołowrót. Tartak bodajże. Chyba tartak, o to słowo mi chodziło. Mogę się mieć... O, jeszcze tu coś jest. Proszę, proszę. Little door. Naprawy się? Naprawy przycisk myszki się pociąga. Też nietypowe. Czy nie mogę sobie zmienić opcji? Options. Czy to no... Nie. Bez tego wygląda lepiej. Muzyka, muzyka. Szybkość myszy, tego nie będę ruszał. Czyli nie można tego zmienić. No, chytrze. Chytrze, autorzy. Chytrze, bardzo chytrze. Dobra. No tu widzę, jest coś związane sznurkiem. Gdzie jest mój nóż? Tu jest. Albo przypalę to. A jeszcze mam w ogóle, właśnie, zapalarkę. Nie, to nie zadziała. A może tak sobie tym chlasnę. A proszę! Linka zerwana. Czy ja ją wziąłem ze sobą? Nie, bodajże nie. No dobra, to teraz przydałoby się to otworzyć. Ha! Dobry! Kolejny piękny konar. I co? I co ja mogę zrobić? Tak, jeszcze wysuszony, bardzo wysuszony. Może szyszką go potraktuję, co? Szyszko, szyszko, prawdę mi powiedz! Nie, to nie zadziała. Może go obetnę. O, to też nie zadziała. Chociaż czekajcie, jest suchy, a ja tu mam jakąś fiolkę. Pustą fiolkę, tak. Czyli, jakbym napełnił fiolkę wodą, cicho rwący strumieniu nie przeszkadzaj mi w nagrywaniu. Płaski jest filet, dobra, jest napełniona. Czyli skoro jest suchy, to powinienem go nawilżyć, tak? Okej, spróbujmy. Raz, dwa, trzy! No way, niestety. Podpalić go? Czyżby? No nie wierzę! Ha! Mirror shard, okej, jakiś lustrzany fragment, tak? No i co? Mogę tam wejść? Halo! Tam by było znacznie cieplej niż tutaj. Chociaż tak, temperatura jest bardzo, bardzo wysoka. Dobra, wiem gdzie to muszę wsadzić. Bodajże tutaj. Chyba tak. Jest lustrzany fragment. Zobaczmy. Wow! Co? Chciałbyś iść na warcaby ze mną? Zacznijmy od warca, potem może jazda konno, co? Dobra. Pewnie drugi kawałek będzie gdzieś tutaj. Może tutaj. Mogę to podnieść? Kubka kamienia. Mogę się zejszczać. I wylet. Dobra, rwący potok. Płynie i płynie. Może tutaj coś? Oj, to będzie ciężkie. Zanim ja znajdę drugi fragment. Gra zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. I nie jest długa, to mnie cieszy, bo takie gry właśnie nie powinny być długie. Okej. Okay. Tu ciągle rzeka. Kępki traw rosnące bardzo gęsto, czyli jesteśmy w gęstwinie bardzo zaludnionych Alp, bo nie ma żadnych ludzi, absolutnie żadnych domów. Jesteśmy tu sami. Jak palec. Główna bohaterka chyba nazywa się Anna, albo to jest jakiś gościu, albo kobieta, która szuka... O, kamień! Troszkę Anny. Anny. No nie mogę w tym patykiem pogrzebać, szyszką rzucić, nie wiem. Prosiłem cię, zadzwoń do matki, zadzwoń do matki i powiedz, że nie możesz nic z tym zrobić. Ona coś ci poradzi. Czy nie ma zasięgu. A jakby tak... Czekajcie, czy ja mam ten patyk? Mam patyk, może to przesunę, co? Nie? No way! Nie wierzę. Dobrze! Dobrze, kamieniu. A, czyli już się nie mogę... A mogę wejść teraz? Nogi wymoczyć chociaż. Tam coś widzę. Tak, tam jest zdecydowanie drugi fragment tego mirrorowego kawałku. Tego dziwnego oka, które muszę uzbierać. W ogóle te motywy z okiem, ten motyw z okiem bardzo kojarzy mi się z Condemned Criminal Origins. Tam też były takie motywy. Może twórcy współpracowali. No czemu to nie odpłynęło? Aha, przecież mam jeszcze tu drugi kamień. Czy mogę się potraktować tym pięknym, jakże majestatycznym patykiem? Ha, tak jest! I co? Liście zniknęły. Fajnie, woda jest teraz czysta. Dawaj kawałek, nie pitol. Dawaj kawałek, nie pitol, powiedziałem. Już. A muszę kucnąć w ten sposób. Wiła wianki i rzucała je do falującej wody. Świetnie. Dobra. Drugi kawałek. Czy teraz drzwi mnie się otworzą? Zobaczmy. Halo? Znowu na warcaby. Dziewczyno, opanuj się.
Spokojnie, najpierw się poznajmy, może nie wiem, zagadaj do mnie, nie wiem, spróbuj porozmawiać, może nie wiem, masaż pleców zaproponuj, to będzie zdecydowanie inaczej wyglądało. Dobra, już. I on bacz, ciągle zepsuty egzamin. Minor swell, it's shot. Wsadziłem, chyba coś jeszcze muszę tu wpakować. Nie wiem, kamienia? Nie, czekajcie, kamień. Kamień powiedziałem! Nie? To może, oj, nie to. Może patyk. Jak wszędzie patyk, to wszędzie patyk. No way, niestety. Co, szyszkę? Nie, no to się wydaje zbyt trochę dzie... No nie wytrzymam. Gdzie tam było miejsce na szyszkę? Co, jeszcze jedną pewnie, co? Dlaczego to się nie otwiera? Szyszuncia, jahaha. Szyszka? A, czyli już jedna tam jest. No nie, no poddaję się, no co ja mam zrobić? Może za mało ich wziąłem. Aha, to się ciągle pali, skubany, wysuszony patyk. Majestatycznie, pięknie się pali. Ta skała mnie wkurza. Mógłbym pójść na tyły domu spokojnie, zobaczyć co tam jest. Niedopracowane! Co ja tam widzę? Nie widzę płotu. Więc od tamtej strony spokojnie można włamać się do domu. Czy też do tartaku, jak kto woli. Dobra. Może by podpalić to, co? A może by... Nie, bo to jest pełne, nie? A, czyli bez reakcji, żadnych powodów, żeby ta woda się tu przydała. Aha, spróbowałem podpalić. Tak. No nie, nie wie... Po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Aha, i co? Teraz pewnie to trzeba zgasić, tak? Aaaa! Okej. Okay. Słyszałem otwierający się... Za... Jesteśmy w domu! Pięknie, strasznie szybko poszło, aż się nie spodziewałem. Cudownie. Wow! Dzień dobry! Czemu tam Woldziu obgryzł drzwi? Mam nadzieję, że to mnie nic ciekawego nie spotka. W tej grze nie musicie spodziewać się potworów, bo w tej grze potworów po prostu nie będzie. Będą wyskakujące zjawy i latające, tak jak mówiłem, puszki w naszą stronę. Jakieś różne dziwne rzeczy. Co my tu mamy? A, warehouse, czyli magazyn jakiś pewnie. Dobra, co się stanie dalej? Dowiem się w następnym odcinku, pograjmy w Anna. Jak już mówiłem, teraz rypnę sobie maraton. Niedługo z powrotem wracamy do Rule of Rose. Dam na razie odpocząć Lukasowi, niech sobie poje ciasteczek razem z Jennifer na spokojnie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, polećcie ten filmik znajomym jak możecie. Mam nadzieję, że nasz kanał, bo to jest nasz kanał, nasz Mistrzów, rozwinie się tak szybko jak moja bródka, która już prawie odrosła. Także do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, cześć!